Tytuł wystąpienia: Na prawym brzegu Wisły, a przed nami Danuta Orlewicz z Krakowa. Na prawym brzegu Wisły. Żebyście Państwo mogli tak poczuć i żebyście byli w Krakowie, to zrobimy tak, że tutaj to przejście to jest wstęga Wisły, jak mówią poeci. Tutaj Państwo macie na lewym brzegu Wisły Wawel, a na prawym brzegu, zaraz powiem. W 1906 roku, kiedy Gabriela Zapolska wystawiała w Krakowie swoją Moralność Pani Dulskiej, to Państwo wiecie, że to było napisane we Lwowie. I Ludwik Solski nakazał Gabrieli przenieść jakby sytuację do Krakowa, a więc różne ulice, miejsca musiały znaleźć swój odpowiednik krakowski. I w związku z tym Gabriela Zapolska napisała, czy redagowała tekst i napisała, no po tym wszystkim, Państwo znacie Moralność Pani Dulskiej, po tym wszystkim, co nas spotyka, przyjdzie nam i co mówią o nas na ulicach, przyjdzie nam wynieść się na dębniki. A Boj Żeleński, drugi cytat literacki tego miejsca, o którym będę mówić, drugi cytat to jest Tadeusz Boj Żeleński. Otóż Boj Żeleński też, jak wiecie, lubił Kraków, ale tylko do pewnego stopnia. Kiedy się przeniósł do Warszawy, to bardzo dużo ten Kraków krytykował. To miejsce takie kołtuńskie, małomiasteczkowe i porównywał Kraków do Paryża oczywiście. I w Paryżu mamy lewobrzeżny Paryż i prawobrzeżny Paryż, prawda? I na lewym brzegu Paryża mamy oczywiście akademię, mamy profesorów, mamy instytuty, mamy operę, mamy teatry. A na prawym brzegu mamy nowoczesny, bankowy Paryż, ten zupełnie modernistyczny, dzisiejszy, ta cała elita dzisiejsza, czy tam powiedzmy z lat 20. tekst został napisany w 1932 roku przez Boja Żeleńskiego. No i teraz porównanie jest takie. Na lewym brzegu, tak jak w Paryżu, mamy akademię, mamy studentów, mamy ten taki tygiel artystyczny, także boemę, cyganerię, wszystko, a na prawym brzegu dębniki. Więc o tych dębnikach. Jak Państwo tu macie tą wstęgę Wisły, to dębniki to jest zakole Wisły. Zakole Wisły, które, no tak jak tutaj pomogła mi Iwona znaleźć ten podtytuł, dębniki wszystko widziały, co się dzieje na Wawelu. Jeszcze zwłaszcza wtedy, kiedy Wawel nie był fortecą, kiedy nie był obramowany murami, tylko po prostu można było do tych komnat królewskich prawie że zaglądać. Dębniki leżą w takiej małej depresji, a więc są dużo, dużo niżej. Więc jak tutaj Państwo macie Wawel, to oczywiście się patrzy na te dębniki. Tam gdzieś jakaś wieś, która rozłożona na tym brzegu sobie tkwi i sobie tam istnieje. Ale proszę Państwa, dębniki jako wieś służebna mają dokładnie tak długą historię jak Kraków. Jak Kraków lokacyjny, dodam, 1257 rok. Gdzieś z roku 1260 mamy pierwszą wzmiankę o dębnikach i o tej wsi służebnej, która tam po prostu była. By nie było żadnych mostów, to dam już szybko, pierwszy most łączący Dębniki z Krakowem to jest rok 1888, moi drodzy. Także te dębniki i jeszcze w XVIII, XIX wieku były rzeczywiście wielką, wielką wsią. Koniec tej wsi to jest troszkę ten most i troszkę później, jeszcze po sztuce Gabrieli Zapolskiej w 1906 roku, to znaczy tej sztuce wystawionej, dopiero w 1910 roku dębniki stają się częścią Wielkiego Krakowa, wielkiej administracyjnej reorganizacji, a więc od 1910 roku, już jak jest most dębnicki, można już powiedzieć, że dębniki stają się przedmieściem Krakowa, a dzisiaj oczywiście już są jakby Krakowem, tym wielkim Krakowem. Ale ja będę jeszcze mówiła o tej wsi i o tym, co oni widzieli i co oni widzieli, co się na tym Wawelu działo i zdarzało. Wieś służebna, dębniki, pochodzi od słowa dębienie skór, czyli
przygotowanie skór do kolejnych prac, czyli do robienia butów, torebek, garbowanie skóry, to jest dębienie starożytne, znaczy to stare słowo, prawda? I rzeczywiście rzemiosło na dębnikach kwitło niesamowicie. Całe rzemiosło było podporządkowane oczywiście władzy Krakowa, czyli wielkorządcy krakowscy rządzili tymi dębnikami. Tam były ogrody, tam były stajnie, na przykład była też psiarnia Zygmunta Augusta. Królowa Bona, o czym wiemy na pewno, uwielbiała przejażdżkę po Wiśle, czyli jak tutaj mamy Wawel, to ona jeżdżąc, znaczy płynąc, przepraszam, po tej Wiśle, oczywiście cały czas te dębniki widziała. Widziała te kury, te świnie, te konie, te krowy, które po prostu pod samym Wawelem, byśmy powiedzieli, były i żyły. Zygmunt August też przepływał do tej swojej psiarni i stamtąd udawał się z dębnik właśnie, udawał się na polowania, które były trochę dalej. Wawel, no jakby kochany i ulubiony Wawel mój, tak jak Państwo kochacie Zamek Golubski, tak ja oczywiście ten Wawel, który obserwuję, to tam tak na marginesie, że szczęście moje polega na tym, że mieszkam na dębnikach. I w związku z tym ja też widzę Wawel prawie że codziennie. Z mojej ulicy widać wieżę zegarową i tak zawsze jak chodzę, to sobie myślę, co te dębniki mogłyby powiedzieć o tym życiu wawelskim, prawda? Bartolomeo... tu się zawahałam. W każdym razie na dębnikach były cegielnie, były z tej glinki, właśnie glinki dębnickiej, czyli można powiedzieć z ziemi dębnickiej naszej, była wypalana cegła do, nie tylko do budowy, pierwszej budowy i podwalin Zamku Wawelskiego około roku 1000, ale cały czas, w całej historii Wawelu, zawsze ta nasza ziemia dębnicka szła na zrobienie cegły, a także wapień jurajski, ponieważ mamy piękne skałki Twardowskiego, z dębnikami też jest związana legenda pana Twardowskiego, który jakoby tam, w tych wapiennych skałach, miał, proszę Państwa, laboratorium. No i oczywiście te swoje konszachty z diabłem, jak my to mówimy, jak to się dzieciom opowiada, to laboratorium zostało, znaczy wybuchło w którymś momencie i te skałki wapienia jurajskiego się rozprzestrzeniły na półdębnik, można powiedzieć, i do dzisiaj się nazywają skałkami Twardowskiego. Także ten wapień jurajski oczywiście do budowy, odbudowy, przekształceń, no tego największego przekształcenia zamku w zamek renesansowy, które było przeprowadzane przez Zygmunta Starego, to oczywiście też ten wapień i właśnie cegła szła na Wawel. Cegielnie były w posiadaniu artystów wawelskich. To znaczy, no wiecie, artyści i tak zarabiali bardzo dużo pieniędzy, ci, którzy przebudowywali Wawel, a jeszcze do tego właśnie byli właścicielami tych cegielni, między innymi Jan Bonner, wielki bankier krakowski, on zarządzał tymi cegielniami. Potem jeszcze w XVI-XVII wieku trudzono się też, czy produkowano kafle, bardzo słynne kafle wawelskie, majolikę, nawet można powiedzieć takie talerze i miski nie idące na stół królewski, ale jakby będące na Wawelu. Wszystko to powstawało na dębnikach. Jeszcze takich, mało tutaj jakby Państwo widzicie, cytuję nazwisk, dlatego że trudno sobie wyobrazić, żeby nikt z wielkich na dębnikach nie zamieszkał. Będę mówiła, ale to dopiero po gongu, będę mówiła o najznakomitszym mieszkańcu Dębnik, który przez pewien czas u nas na dębnikach mieszkał, ale to za chwilę. Królowa Bona oddała dębniki nawet klasztorowi w Staniątkach, klasztorowi Bernardynów. I najważniejsza rzecz, przez dębniki właśnie idzie trakt do klasztoru w Tyńcu. Dokładnie brzegiem Wisły i dokładnie tym prawym brzegiem Wisły trzeba było sobie przejść i iść aż do
Tymca do klasztoru, który był już założony w 1044 roku. Jeden z pierwszych klasztorów w ogóle w Polsce, w tym Tymcu, a więc trzeba się było przeprawić przez Wisłę i tym brzegiem Wisły aż do Tyńca, jakieś 6-7 kilometrów, to w dawnych czasach było nic, można było do tego Tyńca się dostać. Co jeszcze widziały dębniki? No widziały ucieczkę Henryka Walezego. Wczoraj troszeczkę już Państwu mówiłam. Dzisiaj dodam, że Henryk Walezy uciekał z Wawelu jakby w stronę Kazimierza. Zresztą Kazimierz, mówimy też na Kazimierzu. Bardzo często w Krakowie jeszcze mówimy na dębnikach, a nie w dębnikach. Dlaczego? Dlatego, że to zakole Wisły w jakimś sensie jest wyspą. No i dlatego tak jak na Kazimierzu, Kazimierz był wyspą, tak tutaj dębniki też używamy tego słowa na dębnikach, więc Gabriela Zapolska też mówiła, że przyjdzie iść na dębniki, prawda? Więc Henryk Walezy uciekał, ale nie przeprawił się przez Wisłę pod Wawelem, a więc tylko dębniki widziały, jak on ucieka w stronę Kazimierza zresztą i potem właśnie brzegiem przez Zwierzyniec, czyli jakby przez takie lasy, w których i królowie polowali, jakby wszyscy, dopiero uciekł do Zatora i do Oświęcimia. Pozwolę sobie jeszcze też powiedzieć, chociaż to tylko dębniki widziały, a nie działo się na dębnikach, że uciekał w czapce wełnianej, chociaż to był czerwiec, ponieważ Henryk Walezy uwielbiał polski strój, uwielbiał tą czapkę. Jak Państwo nawet wejdziecie do internetu albo gdziekolwiek i zobaczycie tego króla Henryka Walezego, to zobaczycie, że on zawsze na głowie ma czapkę. I to jest czapka, wełniana polska czapka, którą nauczył się nosić w Krakowie, ponieważ on też miał wielkie migreny i to mu pomagało jakby lepiej znosić te migreny i tych bólów głowy nie miał po prostu. Uciekał do Zatoru, potem do Oświęcimia. Oświęcim jest troszkę z Krakowem związany. Dopiero w Oświęcimiu przekroczył Wisłę drewnianym mostem i kiedy przekroczył ze swoimi czterema sługami, to oczywiście most został porąbany. A starosta oświęcimski zobaczył i już wiedział, że to król ucieka, w związku z tym przybył, znaczy szybko płaszcz zrzucił, suknię zrzucił i nago wskoczył do tej Wisły i krzyczał, najjaśniejszy panie, gdzie uciekasz? Serenissima majestas cur fugis. No, jego wysokość, najjaśniejszy pan się uśmiechnął i dalej jakby uciekł, prawda? A więc dopiero nie tu pod Wawelem przekroczył Wisłę, tylko dopiero w Oświęcimiu. Co jeszcze dębniki widziały? No widziały, proszę Państwa, taki moment, który dla mnie też jest bardzo ważny, ewakuację Arrasów. Ewakuację Arrasów, która została przeprowadzona w nocy z 2 na 3 września, a więc jakby już po wybuchu wojny, dyrekcja Wawelu zdecydowała się na ewakuację. To była znakomita myśl. Te Arrasy zostały wprowadzone na galar węglowy, oczywiście w skrzyniach i w tubach i jak Państwo wiecie, do Kazimierza Dolnego, potem przez Rumunię, Francję, aż do Kanady, tam zostały przewiezione. Też tutaj powiedziałam, gong mnie otrzeźwił, najznakomitszym mieszkańcem Dębnik był, proszę Państwa, Karol Wojtyła. W 1938 roku do 1944 roku razem ze swoim ojcem, ojciec zmarł w czasie wojny, ale powiedzmy Karol Wojtyła, mówię Karol Wojtyła, mieszkał na Dębnikach, modlił się w parafii Stanisława Kostki, świętego Stanisława Kostki, mamy kościół na Dębnikach parafialny i zachodził na ulicę Różaną do swojego mistrza i swojego takiego mentora, no osoby, która wzbudziła to szczególne powołanie u Karola Wojtyły, Jan Tyrański. Dzisiaj Sługa Boży.
I tam były spotkania, to jest ulica Różana 11, bo oczywiście zapraszam Państwa, kiedy będziecie w Krakowie, do odwiedzenia Dębnik i spojrzenia na ten piękny Wawel właśnie od tej drugiej strony Wisły. Karol Wojtyła mieszkał przy samym trakcie tynieckim właśnie, przy ulicy Tynieckiej, nad samą Wisłą. I wiadomo, jest rzeczą oczywistą, że zachodził do klasztoru tynieckiego pieszo, bo tak jak powiedziałam, te 6 kilometrów to była wspaniała też wyprawa dla niego. Kręcił się po tych dębnikach, pracował w czasie wojny na Zakrzówku, a Zakrzówek to jest taka dzielnica zaraz za Dębnikami, gdzie były też kamieniołomy Wapienia Jurajskiego i tam na tym Zakrzówku, w kamieniołomach zresztą, pracował Karol Wojtyła. Miał w 2002 roku, kiedy przyjechał do Polski po raz ostatni, przejechał ową ulicą Różaną, przejechał też ulicą Pułaskiego do kościoła świętego Stanisława Kostki i tam miał pożegnanie, jak Państwo wiecie, z Krakowem. Dziękuję. Ostatnia koperta, tak? Dziękuję. No proszę Państwa, dzisiaj mam wyjątkowe szczęście dla siebie samej. Gdzie pojechałabyś w podróż marzeń? Tak. Moja przyjaciółka z Bielska-Białej, tak jak jest Golub Dobrzyń, jeszcze powinnam zakończyć tamto moje wystąpienie, że Kraków powinien się nazywać Dębniki Kraków. Prawda. Proszę Państwa, 17 lat byłam przewodnikiem w Indiach i jeździłam z Polakami po całych Indiach i naprawdę, jeśli chodzi o moje marzenie, to pozostaje kraj marzeń i mimo tego, że zwiedziłam już całe Indie, to zawsze jeszcze sobie znajdę takie dębniki, czyli właśnie taki mały punkcik, gdzie nie byłam i mogłabym tam jeździć po prostu bez przerwy i spędzać tam 2 tygodnie, 5 tygodni, pół roku. Najdłużej byłam w Indiach pół roku. Także rzeczywiście zostałam wciągnięta w tę przygodę, ponieważ mój mąż studiował w Varanasi i był też takim moim mistrzem duchowym, więc też go lubię cytować. On mnie ściągnął do Indii, do Varanasi i kiedy przyjechałam tam jako nie już taka młoda dziewczyna, tylko jako dojrzała kobieta, miałam 35 lat gdzieś około, to proszę Państwa, o nie miałam. To znaczy naprawdę to wszystko, co opowiadają nam o Indiach, że brudne, że takie, że inne, to jest po prostu kompletny bezsens. Ludzie są tak wspaniali, jest to tak wspaniały kraj. I tam człowiek żyje na ulicy, no ze względu na klimat też, także żyje się na ulicy, poznaje się na okrągło znakomitych ludzi, którzy są filozofami urodzonymi, więc właściwie rozmowy o filozofii życia, o życiu w ogóle, o śmierci, to są rozmowy, które się tam prowadzi niezwykle łatwo, ale chcę powiedzieć serdecznie, to znaczy rzeczywiście człowiek może się tam dowiedzieć i o sobie, i o nich, i jak podejść do tych największych problemów życia. Także gdybym miała dzisiaj stąd nie wracać na Dębniki, tylko już od razu jechać w podróż marzeń, to byłyby to Indie.